Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Unią Handlową Alarii Stellaris. Tak więc, no, ostatnio mieliśmy dość nieprzyjemny wypadek. Doszło do tego, że część naszego terytorium się bezczelnie oderwała. No i teraz czas interweniować. Research concluded. Ile przyosło, chociaż to są te procentówki, wiecie co? Zbudujmy jakieś tańsze technologie, żeby trochę podgonić. A w międzyczasie też przypomnę, że modyfikujemy nasze nieszczęsnych obywateli. Którzy? Oni są wszyscy identyczni, czyli... Dobra... No przykro mi, na razie będziecie nieszczęśliwi, ale niedługo już się to zmieni, jak to wszystko zmodyfikujemy. Research concluded. To już w sumie te roboty można by... A nie możemy, bo to wszystko dwa punkty kosztuje. Research concluded. Nie, nie chcę. Już obawiam się, że nasi będą wyjeżdżać. O, pociski antymaterii i czujniki. Czyli mam wrażenie, że ta wojna to będzie prawie że pro forma. W czasie zbudujmy też, mamy trochę rezerw, jeżeli chodzi o flotę. Przecież może na razie nie. Genetic improvement project concluded. No, na razie bitwa, czy wojna jest wyrównana. Weźmy to, żeby bardziej przyjmowali nasze poglądy. Też tu wiem. No, wspieramy te dwie frakcje tak naprawdę. A w sumie... Czy mogę dwie promować? Research concluded. Mogę dwie promować, dobra. Nie ma problemu wobec tego. I tak, mamy dodatkowe miejsce na budynek, czyli dobrze, żeśmy nie zabudowywali tego niepotrzebnie. Czyli tu możemy zrobić w ten sposób. A, mamy już 200, czyli czas na upgradeację pierścienia. I tutaj będziemy używać czegoś, co da nam bonusy do przemysłu. W sumie z tego pierścienia... Na razie niech tak zostanie może. Bo tak myślę, czy go nie wykorzystać po prostu do większego limitu floty. Ale z drugiej strony może moduły mieszkalne, chociaż to też zżera coś, czego nam brakuje. Chyba na razie zrobię w ten sposób. Zawsze ciut więcej. I tyle. No dobra, w sumie dwa pancerniki sobie zrobię. No, tu jest wszystko do przebudowania. Tu by się przydało zrobić w ten sposób i zrobić upgrade'a. O. Co? Dalej jest bezrobocie? Dziwne.
tu dostawmy. Myślę, że ten sposób. A co do reszty, to dajmy tak. I mamy chyba Radę Galaktyczną, jak się nie mylę. Zaraz będą wybory. Dobrze. Research concluded. Metalurgia coraz bardziej wydajna. Situation log updated. Już prawie ogarnięte wszystko, chociaż tu ciągle przybywają jakieś nowe nacje. I co? Zdobyte pierwsze terytorium wroga zajęte. I teraz wy się kierujcie na tą planetę, wy na tą. Genetic improvement project concluded. A co z naszymi planetami? Czy one już się... No już zaraz. I oczywiście jesteśmy przewodniczącym Rady. To mi się podoba. Situation log updated. I możemy teraz zająć się innymi sprawami, bo tak, czy tu poprawiamy relacje? Poprawiamy. Moglibyśmy stworzyć federację nawet, chyba. A nie, nie poprawiamy. Czy to można więcej wysłać niż jednego? Jak rozumiem, tak. O nas... Obie strony poprawiają, czy to jest dobre. Co do nich, to chcę coś wiedzieć, bo to jest niebezpieczna frakcja. Więc tu wyślemy szpiega. Teraz jeszcze zobaczmy. Tu jest i to są nasi podlegli. Tu w sumie możemy poprawiać stosunki również. I chyba na razie na tym starczy nam. To za perium. Tu może lepiej coś o nich wiedzieć. O, bo też no, dużo jest silniejszych od nas. My tak naprawdę jesteśmy potworem, tylko jeśli chodzi o dyplomację. Cała reszta to już jest tak troszkę gorzej. Więc tu poobijali. A, to są chyba ci, którzy zostali przerzuceni z terytorium wroga, dokładnie. Genetic improvement project concluded.
Commencing planetary incursion initiative. Jak to wygląda nasz desant? Bardzo dobrze. O, to mi się podoba. Zajmijmy kolejne. Commencing planetary incursion initiative. Te biedaki są słabe. Planetary incursion initiative successful. Co z upgrade'em tutaj? Jeszcze trochę. Czyli obydwie planety nasze. Teraz trzecia. Tylko z jakiegoś powodu on wcale nie czuje, że przegrywa. A, bo ma tam dużą flotę. Construction project concluded. Receiving transmission. No nie. Jak tam populacja? Chyba na razie bezproblemowo. No tu bym wolał kogoś z umiejętnościami naukowymi. O! Czyli tego... Czekajcie, go nie dało, nie przydzieliłem? Dobra, mam tych dwóch, być może do tych nowych terenów przydzielimy. I zakończyła się przebudowa tej planety. Chyba w ten sposób. Czyli tu też zmienimy to w ten sposób, a wobec tego tu nie potrzebujemy. O, tak będzie C i tu dajmy kolejne. Bardzo dobrze. Dwie planety, wszystkie są już zmienione, bardzo dobrze. I teraz tu ktoś jeszcze wymaga. A nie mogę, bo jest już. Dobra. Mogę dać mu to. I powiedzmy większy przyrost. O. Situation log updated. No, tu będzie generalna bitwa, która powinna ogarnąć sprawę, ale jeszcze wcześniej to przejąć. Genetic Improvement Project concluded. To miało być. Planetary Incursion Initiative successful. Situation log updated. Zobaczmy, czy wszystko jest dobrze zrobione, bo tak, tu ogarnęliśmy.
Tu są dwa rodzaje, a na razie mi się nie chce tego zmieniać. Tu jest ok. O, czy tu można by niektóre jeszcze nacje inne poulepszać troszkę? Może to i zrobimy. Doróbmy kolejne statki. No tutaj będzie trochę strat po tej bitwie, to jest bez dwóch zdań. Bardzo pasywnie to rozgrywać, a zresztą nie ma i tak szans, by nas ruszył, to jest po nim. Genetic Improvement Project concluded. Może być trochę szybciej. Tu moglibyśmy wywalić to, tylko to naprawdę mało zmienia, bo towarów tych mamy bardzo, bardzo dużo. Więc najprędzej możemy sobie. No, znów nadwyżka populacji. Zawsze lepiej robota przerzucać, bo to najtaniej. Będzie generalna bitwa. Construction project. O, i w stolicę. I tu... Myślę, że damy w ten sposób. Czyli... Większe bonusy do przemysłu. Tak, do nauki nie ma, o dziwo, a powinno być centrum badawcze według mnie, jakieś kosmiczne, ale okej, okay, może nie chcą przesadzać. Za to jest to. Więc tutaj jak podbijemy to kolejny poziom, tylko nie wiem czy już chcę, bo z drugiej strony może bardziej nam się jednak by opłacało roszczenia porobić i kolejną ofensywę. Another day, another scientific breakthrough. Okej, to mnie cieszy. Weźmy to. No, ich flota po prostu czeka na śmierć, szczerze mówiąc. Spodziewałem się więcej. Genetic improvement project concluded. Nie, po prostu jest bez szans. Podam, że i technologicznie muszą nam mocno ustępować. Patrząc jak tutaj giną. I po utracie głównej floty są gotowi przyjąć kapitulację. A, widzicie? Tylko bym o tym zapomniał. Czyli nie możemy jeszcze zmusić do kapitulacji. Możemy, tylko nie chcemy. O. Bo trzeba tu polecieć jeszcze, a zapomniałem o tej prowincji. Musimy troszkę jeszcze odczekać. No dobra. Gdzieś też trwa wojna o inne światy, na których byśmy pobudowali różne centra. No ale cóż. No ale cóż.
tu bym trochę podrzucał pracowników. Bym 50 chciał mieć populację. Construction project concluded. No dobrze, i wiecie co? Też sobie po prostu zwiększymy potencjał floty i tyle. No, coraz bardziej chyba odczuwają, co dostali w tyłek. No tutaj też zmaksujmy. I co teraz się wydarzyło? A, czyli te obce planety też im steraformowaliśmy, biedaki. Czyli nie są w stanie, mimo że je zdobyli, to nie byli w stanie tego odkręcić. W sumie dla nas dobrze, dla nich niezbyt. Zdecydowanie niezbyt dla nich. A tak z ciekawości też, jak duża jest populacja. No, nie jest taka dominująca tak naprawdę, to powiem, że innych nacji w sumie jest u nas więcej niż naszych. Dobra, szybszość budowy na planetach jest fajna. I weźmy jeszcze to. Okej. Okay. Czy my coś chcemy zbudować? Bo na razie nie. Ale dobrze, czyli dobrze, żeśmy nie przesadzali tutaj. Lotnych pyłków nam stale brakuje. W sumie to sobie możemy tutaj dorzucić jeszcze jedne. Tu możemy przerzucić jedno w ten sposób. Oczywiście przedłużamy. Tu dajmy pyłki, a tu sobie zmienimy na... Czemu nie? Tylko bardzo dużo nacji jest, to jest fajne. Wydaje mi się, że jest większa różnorodność w tej chwili. Wszystkie te bonusy, które wchodzą do tej gry, uważam, że są dobre. Naprawdę nie są tanie, bo naprawdę to tak pół ceny gry za dodatek, ale myślę, że jest jak najbardziej z tego warte. Znów to wywalamy. Wycofajmy tą flotę tu, tą tu, to tu. No i obejrzyjmy te planety, czy one znowu nam czegoś nie odwalą. Nie będzie modelu stanu wojennego wprowadzać bez przesady. Co by tu zbudować? W ogóle w jakim kierunku też tą planetę pociągnąć?
Chyba będzie głównie rolnicza. Wrócimy do tej wizji. Dlaczego on tam nie pracuje, to nie wiem. Mniejsza z tym. I to jest ten nowy sektor, w którym... Co robimy? Po pierwsze... Czemu to jest naukowe? Tu jest znów bunt? Zróbmy tak. Zatrudnijmy, powiedzmy, tu. A, to żeby wszystkie sektory już istniały, mamy ludzi tu. Okej. Receiving transmission. Oni by chcieli z nami. Na razie może nie. Bo właśnie nie wiem, czy ja chcę z nimi. Czy wolę z nimi? No i też ciągle mam wizję, żeby to przejąć. Praca dla nich. Ani mamy levelu dość wysokiego. I tu chcieliśmy mieć naukowe centrum. Gdzie to było? Czemu on wywalił roboty? Jak to rozsądnie zrobić? Byłoby okay. Na razie zróbmy w ten sposób, zobaczymy co dalej. Tu w sumie też zróbmy te upgrade'y. Research concluded. I zobaczmy gatunki. No oczywiście znów są liczne, których nie chcieliśmy. Situation log updated. Ale powinniśmy dość szybko spacyfikować. Co to za gatunek? Światów cmentarnych mają bonusy. Czemu nie?
Genetic Improvement Project concluded. O, powstają wersje mieszańców. Ciekawe, jak z cechami będzie. To jest ciekawe. Situation log updated. Teraz tak, ile brakuje nam, żeby tu znów wypowiedzieć wojnę? A, możemy już, o. Na pewno chciałbym roszczenia do tego. O. Tu byśmy mieli jednolite terytorium. I potem myślę, że tu i tu. Niestety tu już dalej jest drogo jak cholera. Zresztą, czy ja to naprawdę tu potrzebuję? No to już wydałem, no to w sumie. Chciałbym sobie to wszystko już, jakbyśmy brali. Niemniej jednak, na razie to się musimy zregenerować. Research concluded. Potem zobaczymy sobie, o, podróże czasoprzestrzenne. Czyli ta frakcja by chciała z nami federację. Nie, to ta. Construction project concluded. Karta praw robotnika, czy chcemy, czy nie. Tak tego nie zatrzymamy, więc jeżeli czegoś nie zatrzymamy, to lepiej być za. Situation log updated. Czy tu się zregenerujemy? Ta mała flota mogłaby już tu polecieć. Jak fajnie to wygląda. No, teraz te parametry są naprawdę dobre, chociaż mamy problemy. Genetic Improvement Project concluded. Być może trzeba będzie coś pozmieniać gdzieniegdzie. I na większej liczbie planet skupić się właśnie na wydobyciu jednak. Czyli powiedzmy, tu byśmy dali. Też można by zrobić tak, tak. Do ogarnięcia bez większych trudności, tutaj zwiększenie produkcji. Tu bym dał. A, może to tak zżera. Kurde, to może tak być właśnie.
przytasujemy. O, te czasoprzestrzenne dziury żeśmy ogarnęli błyskawicznie, czyli teraz czy mamy wolnych naukowców? Mamy. Zbadaj to. Doróbmy też sobie jeszcze ze dwóch. Bo ty powinieneś się zająć jak którąś z tych planet. Tylko nie pamiętam jeszcze którą. Nie tą. To jest zapyziała. Tylko też tu jest potrzeba to żarcie. Na razie niech tak zostanie jak jest tą. Czyli tu lecisz i będziesz to wspierać. O. Zróbmy tak. Okej. Okay. W sumie to jest zbędne dla dwóch tych. To może nie ma sensu. To może lepiej to zostawić, a tu sobie zrobić montażownię. Może też nie będę robił nowych, tylko to po prostu poupgrade'uję. O. To może być najlepsze wyjście. Tym razem już buntu nie będzie jak ostatnio, jest spokojniej. Upadł. Tak. I tu mógłbym po prostu wywalić trochę robotów. A, tylko że jest tu się bezrobocie. Rzeczy jest do ogarnięcia, trzeba tylko sprawnie patrzeć. Kurde, no tych dwóch roszczeń nie wyrobię, bo tu bym potrzebował 100 i też 200 jeszcze. No chyba, że poczekamy, bo tak naprawdę czy nam się spieszy z tą wojną. Research concluded. Dobre. To postawimy na pewno w stolicy. Bez dwóch zdań. A, bo czemu skądś znów idzie handel? Handel ma iść tu. A, no i teraz znów w tym miejscu się robi problem. No co, ja tu dostawię jeszcze jedną bazę.
To jest jakaś dziwna sytuacja, czemu ta jedna lokacja zawsze wywołuje problemy. Że oni mają z kolei tutaj sojusz. Ludzie, ludzie. To też nie będzie łatwe. Okej, teraz ty zacznij już budować coś do wydobycia. No, ta wojna może się gorzej potoczyć niż zakładałem. Przynajmniej ciekawie, ale to nie jest tak, jak liczyłem, że to będzie wyglądało. Construction project concluded. Czyli ta baza na pewno będzie miała tą. W sumie nie wiem, do czego ją użyć. Czy wystarczy po prostu, żeby tam była? Czy musi mieć jakieś dodatkowe jeszcze bonusy? To bym już przestawił na to. Na razie chyba zostawiamy bez jakiegoś większego kombinowania. A co bym tu wrzucił? Co, też możemy wrzucić to, co zwiększa handel. W sumie jesteśmy frakcją handlową, więc wypadałoby, żebyśmy korzystali z tego. Tym bardziej to dość blisko planety macierzystej. Raczej z tym problemów nie będzie. Tu się wszystko naprawiło. Teraz ta flota by musiała polecieć tu. Ta flota by nas zabezpieczała z tej strony. No tu zaraz zrobimy. Czy będzie nam na jedne roszczenia brakowało, tak szczerze mówiąc? To nie jest źle. Research concluded. Dobra. O, stabilność jest bardzo dobra. I teraz, o, dorzućmy jeszcze limity marynarki. To się przyda akurat. I teraz w stolicy dajmy, gdzie to jest. To
dajmy tą. No i chyba będzie trzeba coś, co generuje. Wszystkiego nam brakuje, tak szczerze mówiąc. Construction project concluded. W sumie tu bym research concluded. To. I tu bym dał to, przynajmniej będzie załatwione. Nie wiem co to jest, na hiperprzewodnik, może się przyda, nie widziałem technologii jeszcze, więc jak najbardziej chcę sprawdzić. Elitarni pracownicy, którzy nie mają gdzie się ogarnąć. Poziomu. O kurde, też to jest to niezadowolenie takie dość nieprzyjemne. To też możemy tu wysłać. Zróbmy roszczenia. Research concluded. I co? Ten sposób. No, to będzie dosyć ciekawa wojna. Niestety mówię, walczymy z kimś, z kim chcemy żyć w przyjaźni. A sankcje administracyjne możemy poprzeć. Tu jest ich główna flota. No dobra, moi drodzy, my tej floty nie pokonamy. Być może będziemy musieli trochę potańczyć, ale dobra. To jest duże pytanie teraz, co dalej, szczerze mówiąc. Construction project concluded. Tu nic ciekawego nie mam. Okej, czy te dwie nasze najgłówniejsze planety są praktycznie zmaksowane w tej chwili? Dobrze. Właśnie pogadajmy. Gdzie oni są? Z Artisten. Artisten. Gdzie oni tu jest? Mm-hmm.
wszystko działa, tylko... Nie mamy już, jak na początku, dodatkowych statystyk z tego. Czyli jest kiepsko. Okej, ci się tutaj zdemotywowali, już pracują na niższych stanowiskach. Tu bym zmienił już w ten sposób. Na razie niech tak zostanie. No jak to ruszy na nas, to nie wiem, co my zrobimy. Tego za Chiny Ludowe nie pokonamy. Potrzebowalibyśmy najemników. Chociaż ja w to wierzę, że tak. Rozbijemy tutaj przeciwnika szybką akcją. I potem przerzucimy tą flotę w dół. Ja mógłbym... Weźmy jego, bo będziemy walczyć, czyli to się nam przyda. Tu potrzebujemy generała. O. Ile jeszcze do tych roszczeń? 26, niedużo. Niestety podczas wojny roszczenia są droższe, więc... Chcemy to zrobić przed wojną. Research concluded. Weźmy to. A, to też jest już wszystko zmaksowane. Czemu nie? W sumie wiecie co? Na tym świecie zastąpimy to... Gdzie to jest? Tym. Mamy tą nową bazę, więc jakby co, ona to wszystko powinna bez problemu ogarnąć. Jeżeli chodzi o produkcję nadmiaru, powiedzmy, handlu i piractwa, czyli możemy te światy tu w pobliżu stolicy tak poogarniać, chociaż będziemy mieli teraz braki innych rzeczy. No ale pod względem energii to po prostu toniemy. Jakby co, będziemy kupować zasoby i tyle. Po prostu. Oczywiście moglibyśmy gdzie indziej porobić roszczenia, no ale mi na tym zależy. Chociaż mógłbym zrobić tu, żeby wyrównać ładnie granicę. Albo gdzieś tu. To może zrobimy podczas wojny, zobaczę to jeszcze. Troszkę ryzykujemy, nie powiem. Research concluded. Nawet myślę, że więcej niż troszkę. War declaration processed. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz pierwszy ruch to oczywiście... Na to się kierujemy. Ok.
Okej. Zadłużamy się masowo, no ale trudno. Tutaj zróbmy uderzenie prewencyjne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, tu jest planeta przy granicy. Nawet nie wiedziałem. O, i kolejne limity floty. Bardzo dobrze. Czyli tu... działamy już. Słuchaj, moi drodzy, zobaczmy, czy ktoś by nam nie dał najemników. Praktycznie można walczyć, chyba używając właśnie w ten sposób. Te ci nie mają najemników, czyli może nie można z dwóch frakcji. Gdzie są nasi najemnicy teraz, żebym tylko wiedział? Tu, no nie są za dobrzy. Research concluded. Dobra. Jak nasze stosunki wyglądają? Przyjazne, ale jest wojna. A nie zniszczyli nam na szczęście tego. Się troszkę obawiałem, że mają możliwość się tego pozbyć, ale widać nie. Duża flota. Czy ona nas leci? Czy się cofa? Leci do nas. No floty są nasze równe. Nie wiem, jakby się to skończyło, gdyby doszło do bitwy. Troszkę ryzykowne. Naprawdę moglibyśmy się cofnąć aż tu. Albo nie, zajmijmy sobie ten teren. I też myślę, że tu możemy im zadać bolesną klęskę, zanim te siły przybędą ze wsparciem. Tego nie wziąłem pod uwagę. Kurde. Dobra, cofamy się. Nie jest tak sympatycznie. Ale okej. Research concluded. O, jest potrzebne. Research concluded. I weźmy zasoby ze wszystkich miejsc pracy. A tutaj mamy dużą bitwę.
wygrywamy, ale naprawdę potężne straty. Jeszcze teraz zaczynamy już wymiary. Dobra. I oczywiście szybki odwrót do tyłu. Działamy. Myślę też, że naszą bazę tutaj wzmocnimy w ten sposób. Dobrze. No tu musimy się wycofać, bo te 17 tysięcy nas zmiażdży, jeśli nas dorwie. Tak więc cofamy się aż do jakiegoś większego punktu oporu i przerzucimy również tą flotę. Okej. I tutaj oczywiście desant. A, bo to w ogóle jest ich stolica. O nie. Czy my zdążymy uciec? Nie zdążymy. Kurde, to nam zniszczył tą flotę w perzynę. Research concluded. Chociaż... Dobra. Ale ta nas zmiażdży, jak nas dogoni. I to samo tu, kurde no. Ta się ciut spóźniła. Wszystko się komplikuje, kurde. Uciekamy stąd jak najszybciej, jeżeli się da. Zbyt poobijani, kurde. To nie ma sensu. To już leci. No tu stale coś produkujemy. Zobaczmy też, ile przetrwa z tej floty. Okay. Ciężki początek, znaczy przez to, że walczymy na tylu frontach. Ale najważniejsze jest, żeby zamknąć to i wtedy zrobić jakąś większą kontrofensywę. A gdzie stąd można skoczyć? Ło, daleko, daleko. Goni za nami, niestety. To wycofajmy. Research concluded. Przejrzyjmy to tam z planetami. Dobra. Tu
Chyba wszędzie jest Si, przynajmniej na razie. Zróbmy, żeby móc awansować. To. Commencing planetary incursion initiative. Zabierzemy ich szturmem. Hostile IFF signatures detected. Ja myślę, że ta flota ich zmiażdży w generalnej bitwie. Ile tu jest obrony? Dużo za mało. Dużo, dużo za mało. Ja bym to potrzebował tam, kurde. To wszystko niech się zbiera. No jak te pancerniki powstaną, też będzie troszkę inaczej. Uuu, na tym froncie chyba się cofnął, o dziwo. Planetary incursion initiative successful. Stracił planetę, to musiało zaboleć dupka. Tu uciekamy, jeżeli zdążymy oczywiście. To nas zabolało, ta strata. Dobra, szybka regeneracja. No i że gospodarka dostaje w tyłek. Construction project concluded. No to nie, zróbmy Tytana. Cóż tu się dzieje? Dobra, przebadajmy to. Shit. Jaką teraz decyzję, kurde, podjąć? Hostile IFF signatures detected. Okej, czekają. Nie podejmują ataku na razie. I znalazła się ta flota. O! To troszkę zmienia postać rzeczy. Mamy tutaj już realną flotę. W oparciu o bazę. To wygląda nieźle. Research concluded. Tu są malutkie floty, które możemy zmiażdżyć po prostu. Hostile IFF signatures detected. Dorzućmy to. Tu oczywiście praca w re.
12 na 12, a jak ich weźmiemy jeszcze w dwa ognie, no to mamy przewagę. Myślę, że po pierwszej fazie porażek zaczynamy przechodzić do kontrofensywy na serio teraz. Hostile IFF signatures detected. Dupek będzie chciał nas tutaj sabotażować albo, nie wiem, czy to jest patrzeć, desantować. Dokładnie, dlatego też cofnijmy nasze siły tu. Bitwa. Wszystko naprzód. Gdzie jest ten okręt? Tu. Chcesz lecieć? Widzę, że nie ma żadnych resztek, które by nas interesowały. Jak silna jest ta, kurde, 3000 ma ta baza? Uderzamy tym. To leci tu. No zobaczymy. Wygraliśmy. Nie wiem, co teraz. A, chcą się cofać. Niedobrze. Odskoczmy gdzieś na tym kierunku. Ta flota ich tu przydupi. Albo i dobrze. Albo i dobrze. W sumie. Zdobywamy przewagę, tak jest, wycofali się. Cztery. No to jest do wygrania, ale nie ryzykujmy. Powinniśmy ich teraz porobić. Tak jest. Pięknie. Też chyba nasza gospodarka doszła troszkę bardziej do siebie w tej chwili. Hostile IFF signatures detected. Special project concluded. O, czemu nie? Research concluded. I coraz wyższe limity floty. Ja myślę, że ulepszenia, bo to się już niedługo przyda. Jak to się naprawi, to wyślemy na ten front. Zrobimy tam naprawdę jakąś porządniejszą flotę wtedy. Można by połączyć. Już nie ma tak, że się czują tacy pewni. Oczywiście tu mają przewagę, ale to jest taka dość papierowa przewaga, uważam. Oczywiście przedłużamy.
I ruszamy. To nam zajmie w cholerę tych terenów niestety. Przydzielmy go. Teraz ty ruszasz tu, ty ruszasz tu. I odzyskajmy przewagę na tym froncie. Też tu leci. Research concluded. W sumie żadne z tych rzeczy niepotrzebnych w tej chwili. Weźmy te klony, żeby szybciej piechotę jakby co produkować, gdybyśmy zaszła taka potrzeba. Dobra, to też niech leci tu. Nowe badania nad czym teraz? Nie może być to, bo to jest błyskawicznie do odkrycia. A, bo on przelatuje zamiast zdobywać. Właśnie zapominam o tym często, że tu się człowiek zagapi. Okej, nie ma najemników. Research concluded. Ktoś zlikwidował ich enklawę. Jeszcze podnieśmy. I kolejny przegląd planet, bo właśnie. Proszę. Warto mieć rękę na pulsie. Co tu się dzieje? Tu naprawdę mamy mega zacne wyniki. Tu wtedy można by poprzerzucać, albo poczekajcie, tam jest badania naukowe. A czemu to? Chmera. W złe miejsce wysłałem ich chyba. Hmm.
tu. Dobra. No, tu się zanosi nam sukces. No, tu też się póki co przebijamy, co dosyć sprawnie. No i tu jest potężna kolejna flota. Dajmy Liska do pracy. I ruszmy się na razie tu. Hostile IFF signatures detected. Dobra, tam damy sobie radę. O, chyba mamy nację, dzięki której dostaniemy bonusy do rozwoju. Projekt się trafić nie ma. No to są projekty z resztek sił przeciwnika, czyli dowiemy się czegoś o ich technologii bardzo dobrze. No tutaj mamy dosyć udane zwycięstwo. Jaki jest układ sił? Dobra. Albo na razie tak zostanie. Czemu ta baza? A, bo ona jest stracona była i teraz się nie podłączyła z powrotem do sieci. Ale to się już teraz zmieni. Dobra. Research concluded. Wszystko obija trochę. Tempo badań, czemu nie? A, bo to od kuratorów, dobra. Kurde, skąd takie liczby się tam pojawiły? Wracać, tu nie chcemy gdzieś w głąb wlatywać. Shipwreck studied. Fascinating. Nie, zbyt mocno obity. Właśnie, gdzie są kolejne statki do badań? Lecisz tu. Research concluded. Jeszcze się ta baza nie naprawiła. Rozwalmy to główienko małe na pewno na początek. Tu jest też jakaś planeta, z tego co widzę. Jak nie mamy nic innego do roboty, nie wiem czy ją chcemy czy nie, ale póki co możemy ją zdesantować i tak. To będzie długa i krwawa wojna. Weźmy tak. Zdobyłbym to. Na razie.
Research concluded. I możemy w teorii robić tytany. Czyli tu... W sumie mamy tyle zasobów, że chyba zacznę upgrade'ować te bazy. To jest drogo nawet, jak na nasze możliwości. Trudno. Jeszcze tego nie rozwalili. Się zbugowało, czy co? Czy w ogóle będę mógł wobec tego to zająć? Chyba mogę, bo kurde, nie wiem. To jest bardzo dziwne. No, tu mamy kolejną potężną flotę. Niech będzie. No chyba, że będziemy walczyć do pełnego zwycięstwa, co wcale nie jest jakieś tam nieosiągalne, z tego co widzę. Dobra, ponownie dziabnijmy to. Bramy się naprawiliście, czyli możemy podziałać. Mówię, tylko nie możemy na to wpaść. Dobra. I szybsze budowy się przydadzą. No tu mamy... mamy dość mało tych pyłów. No ale od czego mamy kasę? Tak, to byśmy chcieli. To byśmy też chcieli. I w sumie... potężniejsze floty, chociaż kurde, nie mam jakichś takich gigantycznych flot. Nie, to jest dyskusyjne dla nas. To ostro zmienia limit, zmniejsza limity. To by się mogło nam przydać. I koniec tego. Na razie głosujmy, potem pomyślimy co dalej. Będziemy na bieżąco ogarniać sprawę. Tu się zanosi. My to przygramy jak cholera. Skąd on ma tu tyle tej floty? Ludzie. Czy tą pierwszą zmiażdżymy, ale... Spieprzamy stąd. Znowu. Nie wiem, czy zdążymy. Być może najszybciej by było w tamtym kierunku. I ty też stąd się wynoś. Nie ma sensu, żebyś tam ryzykował. Tutaj też trzeba się... Kurde. Zastanawiam się, co by się stało, gdyby się wszystkie floty spotkały, nasze i ich. Czy by doszło do generalnej wielkiej bitwy? O nie, czemu nas dopadł? Jakim cudem? Ech.
znów to samo i znów się stracimy większość floty. Oczywiście moglibyśmy zawrzeć pokój na takich, a nie innych warunkach, ale to nie o to też chodzi. Spieprzamy. Research concluded. Receiving transmission. Musielibyśmy stracić dwa układy na ich rzecz. Nie. Uważam, że więcej wygramy, przeciągając tą wojnę jeszcze. Tutaj ruszyła ich główna flota w tej chwili. Troszkę też przerzedzona, ale jednak duża. Ta się musi naprawić. Też. No, czy będzie chciał uderzyć na nas, czy nie? Bo tu mamy bazę, która daje nam trochę tego tu tyle. 15. Mamy bazę za 14 koła, czyli to nie wygląda tak tragicznie, szczerze mówiąc. Patrząc na to, że mamy tam bazę. No tu oczywiście się rozbudowujemy. Uderzy na nas czy nie uderzy? Sam chyba nie wiem, zawraca. Nie jest pewny swojego. Spróbujmy złapać tą jedną flotę ostatnią z tyłu, co jest. Nie zdążymy. Ciut nam ucieknie. A nie, chyba zdarowaliśmy? Nie. No to bo chciałbym go złapać w dwa ognie po prostu. Tu zarządził odwrót, o dziwo. Nie spodziewałem się takiej decyzji po nim. Odnowienie jakichś megastruktur, czemu nie? Tu się dzielą te floty.
Jak on tak szybko zmienia punkt, w którym się znajduje jego flota? Kurde, ta jest naprawdę teraz dobra po remoncie. No jeszcze zróbmy sobie tu roszczenia, jak już jesteśmy. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek, bo on będzie jeszcze bardzo długo ta wojna trwała. To będzie wojna na wyniszczenie, z tego co widzę. Spróbujmy nimi zająć może tą planetę, jeżeli się uda oczywiście, może się nie udać. Tak samo tu nie, no tu nie bardzo mogę jechać do przodu. Odzyskajmy to. O, jest naprawdę fajnie i ciekawie. Wyślijmy tą flotę też już tutaj. Reszta doleci na spokojnie. Rozwalmy tą bazę. O, ona maleńka jest. Spodziewałem się dużo więcej, żeby tu będzie. Stać nas na to, żeby zrobić tu roszczenia. O, dodatkowa modyfikacja genetyczna przyda nam się. A, też zapomniałem o czarnej materii. Ma 20, prawie 30. Kurde, jak on tym? Jak on tak szybko przerzuca te siły? Dobra. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku.